trzymał ten ogromny budżet w rękach, ponad 2 miliardy złotych, Jacek Kurski, autor słów „Ciemny lud to kupi”. Tak więc Prawo i Sprawiedliwość otrzyma od obywateli ponad 2 miliardy na propagandę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie pośle. Proszę pana posła Michała Kamińskiego, klub Platforma Obywatelska. Pani marszałek, Wysoka Izbo, ja nie będę mówił o zamachu na demokrację, o zamachu na wolność. O tym rzeczywiście mówi dzisiaj cała Polska i niestety cały świat. Ja powiem, co jest istotą tego zamachu, którego dokonujecie. Istotą tego zamachu jest zamach na prawdę. Wam media potrzebne są po to, by kłamać, bo prawdy boicie się najbardziej. Bo prawda jest czymś, czego nie chcecie, aby docierała do Polaków. I myślicie, że media narodowe, plugawiąc to słowo narodowe, święte dla wielu, że te media, stając w służbie jednej partii politycznej, zrobią Polakom wodę z mózgu. Nie zrobią. Nie zrobią Polakom wody z mózgu, dlatego że dzisiaj jest naprawdę duży pluralizm, jest dostęp do różnych mediów. I jeżeli dzisiaj z tej trybuny, ja słyszałem o tym, jak straszną telewizją była telewizja publiczna przez ostatnie 8 lat, to zadaję sobie pytanie, dlaczego ten katolicki naród nie rzucił się do odbiorników i nie oglądał telewizji Trwam, a mógł oglądać. Jakoś dziwnym trafem telewizja Trwam nie ma wielkiej oglądalności, tak jak dzisiaj oglądalność traci telewizja narodowa kierowana przez partyjnego działacza Jacka Kurskiego. Jeżeli Jacek Kurski jest symbolem dla państwa człowieka, który nie dzieli narodu, no to to jest żart, a nie debata. Ja chcę państwu powiedzieć, że dzisiaj, jeżeli chcecie mówić o realnej zmianie, to niestety przypomina się to sformułowanie, bo ciągle mówicie o dobrej zmianie. Przypomina się to sformułowanie, czym się różni socjalizm od socjalizmu demokratycznego, bo tak go nazywano w czasach komunistycznych. Ja to powtórzę i powiem, czym się różni normalna zmiana od waszej dobrej zmiany. Tym, czym się różni krzesło od krzesła elektrycznego. I niestety ten żart bardzo dobrze ilustruje to, co chcecie zrobić. Bo jeżeli wy mówicie o dzieleniu Polaków, wy mówicie, że telewizja ma nie dzielić Polaków, a wasze media opluwają swoich przeciwników politycznych, to do waszych mediów, i na tym zakończę, można odnieść słowa Antoniego Słonimskiego z jego wiersza „Dwie ojczyzny”. Tak, i to są mądre słowa, które padły w latach 30., kiedy faszyzm był u progu, i w których Antoni Słonimski pisał: w twojej ojczyźnie do obcych wierzę, Bóg się nie zniża. W mojej ojczyźnie on wszystkich bierze w ramiona krzyża. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie pośle. Zapraszam panią poseł Elżbietę Borowską, klub Kukiz 15. Pani marszałek, Wysoka Izbo, tak zwana